Musicie mieć mocne fundamenty i oczywiście męską samotnię. Przyda się też przestrzeń. Dwa piętra, w tym jedno tylko na kino domowe. Tak! A poza tym jacuzzi w ogrodzie i oczywiście obowiązkowo basen. Tak! Świetnie! Proszę o podpis. Dobrze, to powiem, co zrobimy. Zaczniemy od was w takim stanie z problemem, potem nastąpi wymiana i będziecie szczęśliwi, może być? Aha, tak myślę. Świetnie, więc wymieniajcie. Jakoś tak nam zabrakło zdań do wypowiedzenia i... Chodzi o wymianę moich usług na wasze pieniądze. A, sorki, tak, oczywiście. Bardzo dobrze. A więc tak, wcześniej się nam to nie zdarzało, ale... No to do widzenia. Chwileczkę, przecież mieliśmy budować razem dom. Ja będę budować nowy dom. Pa! Dobra, a może byśmy spróbowali czegoś mniej oczywistego? Nie, proszę, tylko nie on. Słuchaj, nauka nas zawiodła. Dajmy szansę alternatywie. Proszę, nie mów tego. Nie. Błagam, nie! Czy ktoś powiedział, medycyna alternatywna? Więc twierdzicie, że brak wam wiatru w żaglach? Tak. Pociąg nie odjeżdża ze stacji. Tak. Gęś utknęła w hamaku. Tak. Kartofel zaklinował się w rurze wydechowej. Chyba nie jestem pewna, o czym teraz mówimy. Masz kłopoty z mówieniem? Tak. To tak. Myślę, że trzeba uwolnić holistyczność czakry waszego trzeciego oka, ażeby podbić wasze aury i stymulować przepływ chi do języka. Co to znaczy? Coś takiego. Jak się czujecie? Jakby mnie ktoś ukłuł 200 razy, a potem podpalił. Chodzi mi o relacje między wami. Nie, nadal nie mam mu nic do powiedzenia. Ja też nie. Zaraz, chwila! Ja czuję, jakby coś się miało zdarzyć! Aha, i ja też! Jakby mnie coś łaskotało w język! Co się tu dzieje? Rzeczywiście dziwne. Przeprowadziłem ten zabieg już 3 razy i wszyscy pacjenci mieli dokładnie takie same objawy. Co za przypadek. Bez paniki. Wszyscy dochodzili do normy bardzo szybko. Jak tylko pogodzili się z tym, że to norma. Lekarz bez uprawnień. Wiesz co, Darwin? Kiedy ten dziwny pan wreszcie odsysał resztki płynu z naszych skrzywionych twarzy za pomocą pokrytej smarem pompki rowerowej, doznałem wtedy oświecenia. Weź nic mi nie mów. Oczy nadal wystają mi z zadziwienia. Nie, ten gość nie miał dyplomu. Po prostu udawał, że jest lekarzem. A więc? Więc my też możemy udawać. Nie rozumiem. No wiesz, dalej jakoś nie klei nam się rozmowy. Tak, gorzej nam to idzie niż chodzenie na jednej nodze. No właśnie. A co gdybyśmy to nie my ze sobą gadali? Co to znaczy? Będziemy odgrywać scenki. Jeśli to pomaga przedszkolakom, to nam też pomoże. To kim chcesz być? Będę Akane Ryuku, wstydliwą dziewczyną kawaii, która lubi psy korgi i przyjaźń. Dobra, zaczynamy. Hej! O, hej! Jestem Akane-chan. Nie przywykłam do rozmowy z ludźmi. Gwiazdka rumienic i odwraca się. Moje gratulacje! Wygrywasz czarną edycję Efona! Sugoi! Dziękuję, Sleeve McDykel-senpai. Pierwszy raz ktoś daje prezent Akane-chan. Gwiazdka odwraca się zarumieniona. Czy chcesz się zaprzyjaźnić z Akane? Co? Znak zapytania równa się moja wiadomość nie przeszła? Czatuj ze mną, a wygrasz dolary! Co? Kliknij na link i gadaj. Darwin, niby jako ty sęgę odgrywasz! Jestem botem! A więc rozmowa biednej Akane nie była prawdziwa? Gwiazdka wali głową w ścianę z rozpaczy! Gwiazdka nie zdaje sobie sprawy, że to boli bardziej w realu niż na kąpie. Więc 3 dziecięce porcje, sałatka i 47 podwójnych ser burgerów? 47? Richard! Spokojnie, z holenderskim serem, jest zdrowszy. Niby jak? Ma olbrzymie dziury. Ograniczmy się do jednego ser burgera i kilku marchewek. Co? Jeśli nie będę jadł porządnie, to jak mam utrzymać swój kaloryfer? Co twoje? Zatęsknijcie za tym, jak zniknie. Wyszło mi 75. Niestety transakcja odrzucona z powodu braku środków. Kompletnie nie rozumiem. Na koncie powinny być pieniądze. Jak mogły zniknąć? Nie chcę pokazywać palcem, ale... To zrobiłeś z kasą! To, co rekiny finansjery robią, żeby uniknąć podatków. Przeniosłem je na konto do raju podatkowego. Richard, co konkretnie zrobiłeś z moimi... Przepraszam, z naszymi, nie, a jednak z moimi pieniędzmi? Jak powiedziałem, wysłałem je za granicę. Ale najpierw wymieniłem je na złoto. Uch.
otwartym wdziękiem! Jesteśmy spłukani! Czekajcie, na wodę też już nas nie stać. Trzeba oszczędzać. Pijemy! Bywają mniej ohydne rozwiązania. Kręcimy tu dzisiaj reklamę Joyful Burgera. I co? To, że jesteście idealną Joyful Burgerową rodziną. To znaczy? Niezbyt zadbaną, niezbyt inteligentną, prawie patologiczną. Macie to, co trzeba. I wiecie, zapłacimy wam! Gdzie podpisać? Nie! Nie pozwolimy się zredukować do roli maskotek w zamian za marny zysk. Nazywam się Waterson i nie dam się kupić. A to co? Symboliczne spalenie, bo nie wolno mi się bawić otwartym ogniem. Czekajcie, tak łatwo się zraziliście? Nie zdążyłem nawet zrobić awantury na temat własnej godności. O co chodzi? O lodówkę. No co? Nic w niej nie ma. No właśnie, gdzie jest jedzenie? Gumball, to ty chciałeś zachować godność i nie dać się sprzedać. Tak się dzieje. Jak nie można niczego kupić, niczego się nie ma. To po co mnie posłuchaliście? Bo bez względu na to, jak trudno to przyznać, ale Darwin, ty powiedz, bo ja nie mogę. Ona chce powiedzieć, że masz rację. Nie wolno się sprzedawać. Dziwne, myślałem, że zwycięstwo jest słodsze. No to jak smakuje? Niestety głodem. Słuchajcie, może i nie mamy jedzenia, ale nadal mamy siebie. Hej, hej, tylko bez paniki. Na pewno istnieje racjonalne wyjaśnienie tego zjawiska. Porwano nas i mamy zawiązane oczy. Przestańcie! To dlatego, że nie zapłaciliśmy rachunku. Nie ma prądu. Chodźmy po prostu spać. Bardzo pięknie. Wszyscy pod kołderkami. Dobranoc, dzieci. Dobranoc! Mamo, o co chodzi? Spokojnie, słonko. Nasze rzeczy zostały przejęte przez te wredne, zapysiałe, niedouczone trójbrodę, bezkarkie, toksyczne, marnujące powietrze, prymitywne, bezmózgie, cuchnące, bezzębne, zepsute, zbrodnicze, beznadziejne, pokręcone, krzywonogie, tchórzliwe, zielonobrzuche, niewypowiedzianie, ohydne, popoprane, krzyworyje, niedomyte, wulgarne robale! Robię tylko to, co mi kazali! Dlaczego mnie krzywdzisz? Mamo, co ty wyprawiasz? Za daleko się posunęłam. Telewizor jest zepsuty. Serio? Teraz tak.